Na pewno spotkaliście się z tym nieraz. Piękne opakowania, najlepiej z logo Beara Grylls'a. Masa sprzętu wewnątrz, niekoniecznie przydatnego. Zestaw EDC. Co to właściwie jest? Od angielskich słów everyday carry, czyli coś, co nosimy zawsze przy sobie. Czy rzeczywiście jest sens noszenia tego zawsze przy sobie, szczególnie w terenie? O tym się dzisiaj przekonamy. Więc najważniejsze to po pierwsze wygoda, małe gabaryty, lekkość i przydatne elementy, które tutaj są. Muszę się kierować na południe, żeby dostać się do cywilizacji. Te rzeczy muszą być szczelnie zamknięte do użycia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sytuacja jest awaryjna. Zwróćcie uwagę na to, że zestaw jest zamknięty za pomocą taśmy srebrnej, materiałowej, czyli głównego survivalowego narzędzia naprawczego. Zapas glukozy. Tutaj mamy rozpałkę do grilla. Bardzo łatwo dzięki niej rozpalę ogień. A żeby rozpalić ten ogień, będę potrzebował... To jest kompas, który się nam przyda za chwilę. Żeby rozpalić ogień, będę potrzebował krzesiwa, tabletki uzdatniające wodę. Tutaj prezerwatywa, która ma wiele zastosowań w survivalu. Folia ratunkowa i karta survivalowa. Przyda się do strugania gałązek, piórowania, żeby łatwiej rozpalić ogień. Południe, a więc i cywilizacja centralnie przede mną. I tak też muszę się kierować. Czeka mnie naprawdę trudny i męczący marsz przez te zarośla. Dodatkowo muszę znaleźć wodę, bo niestety nie mam żadnych zapasów. A jeżeli ten marsz będzie... O, już pajęczyny się zaczynają. A jeżeli ten marsz będzie trwał cały dzień, to niedobrze jest się odwodnić w takich warunkach. Bez wody zaczyna nas boleć głowa. Zaczynamy mniej intensywnie myśleć. Możemy zacząć kluczyć, łazić w kółko i w ogóle się stąd nie wydostać. To są jakieś połacie dzikiej róży. A ja w krótkich gaciach. Dlaczego w krótkich gaciach? No właśnie, czy osoby, które zabłądzą gdzieś w dziczy, turyści, czy oni mają ze sobą tony szpeju, sprzętu? Ja mam ze sobą tylko zestaw EDC i to jest i tak dużo jak na taką sytuację, bo zazwyczaj takie sytuacje spotykają kogoś, kto gdzieś wylezie w burz, zabłądzi, no i koniec, bo sobie chciał na przykład tylko skrócić drogę, pójść na skróty, zgubił się. Jest pośrodku niczego. W krótkich gaciach, w krótkiej koszulce. Spragniony, szukam wody. Nie wiem, gdzie mogę ją znaleźć. Dlatego jedyne, co mi pozostaje, to kierować się na południe, bo wiem, że na południu jest cywilizacja. Dzika róża to nie tylko widoczne tutaj kolce, ale również świetne źródło witaminy C. Również źródło wody. Tylko że problem polega na tym, że bardzo ciężko te owoce jeść, bo... gryzą mnie komary. Bo sami popatrzcie, dzika róża, no jeżeli zjeźdźby coś takiego dużego, no rzeczywiście dodałoby nam to i wody, i energii, ale niestety nie możemy jeść całego owocu. Już wam pokazuję dlaczego. Te pestki tutaj wewnątrz pokryte są włoskami. Włoskami, które w rzeczywistości są cienkimi kolcami, które wbijają się w język. No i bardzo ciężko jest je z języka usunąć. Jemy ją w ten sposób, że zwyczajnie łapiemy i zdzieramy dolnymi zębami warstwę, jakby szlifujemy. Tylko ostrożnie, tak żeby nie wbić się do tych pestek. Jemy skórkę i miąższ. Tego miąższu jest dosyć dużo i rzeczywiście potrafi nam dostarczyć trochę wody i całą masę witamin. Natomiast oczywiście bez porządnej ilości wody nie obejdzie się w takim terenie. Podczas wysiłku, przedzierania się przez krzaczory powinienem wypijać około 3 litrów wody na dzień, a nie mam ze sobą nic. Nie piłem od rana. Także priorytetem dla mnie teraz podczas przemieszczania się na południe jest wypatrywanie źródeł wody. Przede mną szuwary, niestety zarośla robią się tutaj coraz wyższe, są już wyższe ode mnie. Szczerze mówiąc, nie cierpię takiego terenu. Przedzieranie się przez coś takiego to jest
katorga, jeżeli w ogóle jest możliwe. Nawet jeżeli tu jest sucho, a widzę trzciny, to znaczy, że tam dalej będzie bagno, które zacznie mnie wsysać, wciągać. Marsz będzie po prostu nieznośny. Będę się poruszał bardzo, bardzo powoli. Dodatkowo trzciny będą ograniczały mi widoczność, pole manewru. Natomiast mogę tutaj poszukać wody. Wiem, że będzie trochę głębiej, więc może jednak warto się zagłębić w te trzciny, chociaż kawałek, i poszukać wody. W takich warunkach przydałby się mi długi kij, który bym mógł kłaść przed sobą zarośla. Myślę, że takiego kija nie mam skąd tutaj zdobyć, bo... O! Mamy coś. Czyżby woda? Tak, jezioro. Tylko tyle widzę, co wy. Na pewno nie będę tam właził. Za to już tutaj jest w miarę czysta woda. Czysta, ale na pewno niezdatna do picia od razu. Teraz powinienem z mojego zestawu survivalowego wyjąć to, co pozwoli mi nabrać wody i ją uzdatnić. Trochę ciężko się tu poruszać, w dodatku już oczywiście wlazłem to bagno. Na początek z mojego zestawu wyciągam prezerwatywę. Trzeba ją najpierw wypłukać z lubrykantu, a później można do niej nabrać wody. Oczywiście łatwiej jest to zrobić, jeżeli mamy do czynienia z potokiem, gdzie jest nurt i wtłacza wodę do prezerwatywy. No tutaj będzie ciężej, bo mamy wodę stałą. Wrzucam tutaj jedną tabletkę. Jedna jest przeznaczona na litr, więc właściwie mógłbym wrzucić pół tabletki. Ale dla pewności wrzucę całą. Woda będzie trochę mocniej dawała chlorem. A tabletki są na bazie chloru. Natomiast będę miał większą pewność, że jest zdatna do picia. Tabletka wylądowała na dnie prezerwatywy. Jak widzicie, musuje, rozpuszcza się i uzdatnia wodę. W ten sposób powinniśmy wodę zostawić na kilka minut. Można zawiązać w supeł i będziemy mieli idealny zbiornik na wodę. Tak jak mówię, jeżeli mamy dostęp do strumienia potoku górskiego, wystarczy tę prezerwatywę nastawić w stronę nurtu. Ona się znacznie bardziej napełni, no stojącą wodę ciężej nabrać. Treningi survivalowe to niestety nie jest aktywność miła i przyjemna. Zabrałem moją wodę, moją żelazną rację wody na później. Schowałem do plecaka. Natomiast po rozejrzeniu się bardziej naokoło doszedłem do wniosku, że to bagnisko, ten staw jest stanowczo zbyt szeroki, żeby próbować pokonać go w pław, bo nie wiem, co tam jest pod spodem, czy to jest jakieś bagno, czy to jest woda. Poza tym mam sprzęt ze sobą nagrywający, baterie, także wszystko by zamokło. Muszę ten staw okrążyć, wrócić tam, po drugiej stronie wyjść i kierować się przez ten widoczny tam las dalej na południe. Okrążyłem jezioro, jestem w punkcie wyjścia. Łażę, 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 a ciągle jestem w miejscu. Tak wygląda niestety survival, tak wygląda marsz poza szlakami. Tutaj... Mimo, że mamy do przebycia, dajmy na to kilometr, to tak naprawdę tego kluczenia może być tyle, że nie damy rady zrobić tego w dzień. W skrajnym przypadku oczywiście. No, trzcinowisko solidne. Muszę cały czas jeszcze iść w tamtym kierunku. Później odbić i kierować się na południe za pomocą kompasu z mojego zestawu. Ten, kto miał styczność z takimi marszami na azymut, wie na pewno, jak bardzo potrafi być to frustrujące, denerwujące, kiedy wszystkie okoliczne pajęczyny, całe robactwo, wszystko klei nam się do twarzy, pojawiają się ściany roślinności, umysł zaczyna coraz słabiej funkcjonować. Dopada nas, ja to nazywam zmuleniem, taka właśnie apatia, kiedy najchętniej usiadłoby się, położyło najlepiej i miało wszystko gdzieś. To znak, że w mózgu brakuje nam glukozy. Dlatego w tym zestawie mam właśnie dwa takie karmelki.
które w krytycznej sytuacji, kiedy dopada mnie to zmulenie, dadzą mi trochę energii, trochę mocy do parcia naprzód przez cały ten gąszcz. Odpoczynek jest bardzo istotny, jeżeli czujemy już zmęczenie, trzeba na chwilę usiąść, odpocząć. Tylko problem polega na tym, że w takim terenie zarośniętym, podmokłym są komary. Jest tych komarów sporo, co chwilę mnie coś kąsa. Nie łudźcie się, że jeżeli będziecie mieli ze sobą jakiegoś brosa czy ofa z biedry, to wam coś pomoże. Nie ma opcji. Rozpalając ognisko, wznieca się chcąc nie chcąc dym, a dym odstrasza komary i odstrasza naprawdę, nie tak jak te specyfiki z biedry. Po prostu komarów naokoło nie ma, możemy spokojnie odpoczywać, no co prawda w towarzystwie dymu, ale lepszy dym niż te gryzące bestie. Mam tutaj dołek piaszczysty, w nim najlepiej będzie rozpalić małe ognisko, które nie zaszkodzi okolicznej roślinności. Jakiego drewna użyć do odstraszenia komarów? Najlepiej żywicznego. Sosna będzie idealna, również świerk, drzewa, które mocno dymią. Wyciągam rozpałkę i krzesiwo. Jedną rozpałkę rozkruszam całkowicie. Na dnie dołka kładę jedną kostkę. Posypuję ją wiórami z kostki numer 2. Uwaga, pali się. Dobra. Ostrożnie, żeby nie zadusić. W zupełności wystarczy małe ognisko, takie jak to. Nie da nam ono zbyt dużo ciepła. O to chodzi, bo jest ciepło. Nie chcemy się przegrzać, chcemy odegnać komary. A dymu będzie na tyle, chociaż on jest tutaj raczej niewidoczny. Ale zapewniam was, że jest. Żadne komary dookoła mnie nie latają. Mogę w spokoju odpocząć. Zrobienie takiego ogniska to jest kilka minut. Ze sprzętem z zestawu survivalowego. Chwilka, mamy taki ogień. On się pali dosyć długo. Na tyle długo, że zdążymy odpocząć. Bez towarzystwa komarów. Pełno jest takich właśnie leśnych przyjaciół, którzy lubią mi wskakiwać na twarz, jak lezę tędy. W sumie, jakby się zastanowić, to raczej ja im wchodzę na twarz. Teraz za pomocą kompasu pozostaje mi kierować się na południe. Takie dzikie miejsca warto eksplorować. Tylko tutaj możemy się poczuć tak, jakbyśmy rzeczywiście przemierzali teren, do którego mało kto ma dostęp. Większość ludzi nie zapuszcza się w takie miejsca, bo no zwyczajnie czego tutaj szukać, jeżeli nie ma szlaku turystycznego. Nie ma jak przejść, przedostać się. No oczywiście eksploracja takich miejsc wiąże się z różnymi niedogodnościami, takimi jak... No przede wszystkim ten brak szlaku, ale również masa przeszkód terenowych, takich jak zwalone pnie drzew, zarośla, pajęczyny co chwilę oblepiające twarz. Z jednej strony nie ma nic przyjemnego w marszu takim lasem, z drugiej strony coś pcha człowieka, żeby właśnie wchodził w takie rejony, żeby takie miejsca eksplorował, bo wie, że robi coś wyjątkowego, jest gdzieś, gdzie nie wszystkim dane było być. Temu pająkowi chyba zniszczyłem pajęczynę, że on nie wylądował na mojej twarzy. Mimo wszystko, mimo tych niedogodności, to właśnie takie miejsca lubię najbardziej, w których czuję, że jestem jednym z niewielu, którzy mieli okazję je zwiedzać, eksplorować. Taki las, który rzeczywiście różni się od tego, który jest przede mną. Widzicie to? Ten las i te dźwięki oznaczają, że jestem coraz bliżej cywilizacji. Dlaczego taki las oznacza cywilizację? Sami zobaczcie, chyba wiecie. Sztuczne nasadzenia. Drzewko rośnie obok drzewka. Przede wszystkim
drzewa, które dają dużo masy drzewnej w krótkim okresie czasu, czyli przede wszystkim sosny i świerki. No tutaj mamy typowo las sosnowy, wlazłem w dziką różę, tak to jest jak się gada do kamery zamiast patrzeć gdzie się lezie. No, znalazłem się właśnie w takim lesie, lesie typowo gospodarczym, przeznaczonym pod wycinkę, a skoro jestem w takim lesie, to znaczy, że jestem coraz bliżej cywilizacji. Do takiego lasu musi być dojazd, muszą być szlaki zrywkowe pod wycinkę drzew. Jest tutaj też dużo bardziej przestronnie, nie ma tylu krzaczorów, tylu przeszkód terenowych, poruszam się znacznie szybciej w takim lesie. Tak jak podejrzewałem, zrobiło się tutaj gęsto od duktów leśnych, a okazuje się, że łączą się one ze szlakami turystycznymi. Przed chwilą widziałem tam kilku rowerzystów, spacerowiczów, także nie ma co ukrywać, odnalazłem cywilizację, wydostałem się stąd, wystarczy teraz, że dojdę tylko do skrzyżowania i wyjdę już na tutejszą miejscowość. Jeśli zainteresował Was temat zestawów EDC, no to na kanale Millworld przedstawiam właśnie przegląd takich zestawów. Jestem już tutaj w naszym obozie. No i wystarczy, że klikniecie teraz odnośnik i przeniesiecie się, zostaniecie ze mną. A tymczasem na razie, trzymajcie się i czołgiem.